Witam serdecznie w ciekawostkach Twardego Resetu. Jeżeli zastanawiacie się, czy kupić tablet, czy laptopa, dzisiaj dowiecie się, co w tej chwili jest bardziej popularne na naszym rodzimym rynku. Potem zobaczycie kilka zdalnie sterowanych, latających modeli RC. Przekonamy się, że tego typu zabawka wcale nie musi być droga. Zbigniew Urbański, zapraszam. Laptop czy tablet? Na to pytanie Polacy coraz częściej odpowiadają tablet. Jak wynika z prognoz GfK Polonia, w tym roku sprzeda się nawet 2,5 raza więcej tabletów niż rok temu. Obecnie najchętniej z 7-calowym ekranem. W związku z tym w segmencie komputerów przenośnych w tym roku będzie spadek od 3 do 5%. Głównie z powodu prawie całkowitego zniknięcia z rynku netbooków, które były tanie. Jako że rynek nie lubi próżni, tablety szybko zaczęły zapełniać powstałą lukę, a rosnąca sprzedaż i coraz większa konkurencja sprawiają, że ceny urządzeń spadają. W tej chwili w cenie około 500 zł spokojnie można znaleźć urządzenia takich producentów jak Asus, Dell czy Lenovo. Zdalnie sterowane latające modele to zabawka pożądana przez chłopców w każdym wieku. Dawno temu wejście w posiadanie takowej wymagało nie lada umiejętności konstruktorskich, ale nawet wtedy nie mogło się obyć bez pewnego wkładu finansowego. Dzisiaj koszty stały się bardziej przyjazne dla kieszeni. Jednak kupując model za 100-300 zł, nie powinniśmy spodziewać się nadzwyczajnej jakości, bo sam lot będzie trwał kilkanaście minut, a dwa razy dłużej zajmie ładowanie akumulatora. Z drugiej strony w sprzedaży internetowej można znaleźć naprawdę warte uwagi cudeńka za równie niewielką cenę. Do tego najpopularniejsze modele to często takie, przy których można samodzielnie majsterkować. I to wszystko w dzisiejszych ciekawostkach. Do zobaczenia, cześć!